Cześć i czołem. Prędzej czy później musiał nastąpić ten moment, żeby wyszła taka seria. Crossout Idiots, czyli seryjka, która będzie pokazywała mądrości graczy z naszych drużyn, co oni robią. A mowa tutaj będzie dzisiaj o graczu, zaraz wam pokażę którym. Jak tu sobie minie kilka sekund, załadują się gracze. Niestety muszę nagrywać ekran. I tutaj mamy Tox1c Dev1l. Tox1c akurat pasuje. Pokrótce powiem, jest to gość, który wypisywał do mnie, bo nie mógł mi dać rady w bitwach, kiedy grałem na Goliatach, czyli takich dużych, potężnych gąsienicach, które widzieliście we wcześniejszych filmach, jak grałem. No i napisał mi, że nie mam skina, że gram na tym i tak dalej, zaczął płakać. No okej, no dobra, minęło ileś tam tygodni, spotykam go znowu, na Goliatach już nie gram, gram na normalnych kołach i małych gąsieniczkach i tak nie może mi dać rady, więc mu napisałem, że jakoś skilla nie potrzebuje gąsienicy, żeby udowodnić komuś, że no dam mu radę. No zaczął mnie wyzywać, że dziecko, że to, że tamto i w ogóle, ile ja mam lat. No i zdradziło go to, że jestem stary, a gram w gry, czyli świadczy to, że jest jakiś to dzieciuch. Ale moim zdaniem Tox1c Dev1l powinien zmienić nazwę na Tox1c Debil. No tylko szkoda, że on tego nie rozumie, bo jest to albo Angol, albo Amerykaniec, angielski ma w profilu. Więc u mnie w drużynie był, bo dostał wcześniej lanie, jak był w przeciwnej drużynie i zobaczmy, co będzie robił. Ruszam sobie oczywiście. Zaczną się wrogowie pojawiać, no ja mam autokanony, więc dalszy dystans lub średni dystans, no tak się tym gra. I zobaczcie, co robi jegomość Tox1c Debil. No Tox1c Debil po prostu podjeżdża i przeszkadza, obkręca mnie, próbuje no, wypchnąć, ale jest tak nieudolnym idiotą, że no nawet tego nie potrafi dobrze zrobić, przeszkadzać nawet w grze nie potrafi, może tak. Zobaczcie, on nie interesuje się totalnie niczym, ja nie zwracam na niego uwagi, gram tak jak mam grać, przecież nie będę się przez idiotę wysadzał i tracił czas. Napieprzam do wszystkich jak się da. Nasz debil tutaj próbuje coś zrobić, oddał tam kilka strzałów, co będzie widać na końcu, na podsumowaniu. Zrobił dosłownie 169 punktów. I proszę bardzo, znowu. I wypycha mnie na wrogów. Również nieudolnie. Nie może mnie podjechać również, bo radar blokuje jego kolce. I proszę bardzo, unik. Toksyczny debil pojechał sobie prosto na wrogów. Ja zajmuję się tutaj kolejną osobą, ten i znowu coś tu próbuje, ale już nie ma shotgunów. Mimo to będzie robił na złość i nie wiem, co mają ludzie we łbach zamiast grać. On tu nie może mnie przepchnąć, on już nie ma mocy, nie wiem, czy silnik został mu zniszczony. Ja robię cały czas swoje, widzicie, prze cały czas na mnie, tylko żeby mnie blokować, żeby zrobić na złość. Nie wiem, dlaczego jest tylu idiotów. Może ze względu na ten skrót MMO, Massive Morons Online. Może dlatego. I proszę was bardzo, toksyczny debil 169 punktów, mimo że byłem blokowany, 1500 zrobiłem. To by było na tyle. Dzięki bardzo, trzymajcie się.